I na koniec faktów, proszę Państwa, informacja agencji Reutera. Królowa Elżbieta II nie żyje. Łączymy się z Maciejem Worochem, korespondentem faktów. Maćku, powiedz proszę coś więcej. Jak została ogłoszona ta informacja? Co teraz będzie się tam działo? To na razie jedyna krótka linijka potwierdzająca śmierć brytyjskiego monarchy, a my czekamy, bo w bramie pałacu Buckingham lada moment pojawić będą musiały się zgodnie z tradycją sztalugi, na których wywieszony zostanie komunikat, którym poddani Elżbiety Królowej, Elżbiety II zostaną poinformowani, że 96-letnia monarchini nie jest już z nimi. Od kilku godzin ten tłum gęstnieje i trzeba przyznać, atmosfera pełna jest tu żalu i uniesienia, ale ostatnich kilkadziesiąt sekund sprawia, że przede wszystkim przepełniona smutkiem. W tym roku Elżbieta II obchodziła 70. rocznicę panowania. Za 2 lata przeszłaby do historii jako najdłużej zasiadający na tronie monarcha w historii całego świata. To się już nie wydarzy. W przyszłym roku świętować miała rocznicę swojej koronacji, również 70. Jej śmierć oznacza zakończenie dla Brytyjczyków pewnej ery i będą to przeżywać przed pałacem Buckingham, tak jak zawsze, wszystkie trudne i piękne podniosłe momenty. Ale oznacza też, że kolejnym władcą Zjednoczonego Królestwa jest od tej chwili jej syn, książę Karol, który teraz decydować będzie musiał, pod jakim imieniem znać go będziemy jako monarchę. Tą informacją, proszę Państwa, kończymy fakty według agencji Reutera. Królowa Elżbieta II nie żyje. Więcej znacznie na ten temat w TVN24, w Faktach po Faktach. Czeka już na Państwa Grzegorz Kajdanowicz. A jutro w Faktach Diana Rudnik. Do zobaczenia. Andrzej i Edward wylądowali na lotnisku, później pojechali do zamku i są z pozostałą częścią rodziny. Zwracaliśmy uwagę na antenie TVN24, przede wszystkim na charakter tego komunikatu. Wiadomo, że w zamku w Szkocji są przedstawiciele rodziny królewskiej, następca tronu książę Karol wraz z żoną Kamilą, a także córka królowej Anna, książę Andrzej, książę Edward. Także... Po faktach, nie taki był scenariusz naszego programu, nie na ten temat mieliśmy w naszym programie rozmawiać. Widzą Państwo na pasku w TVN24 informacje sprzed dosłownie kilku minut. Elżbieta II nie żyje. Brytyjska królowa miała 96 lat. Wiedzieliśmy już od kilku dni, a dziś od kilku dobrych godzin, że stan jej zdrowia jest bardzo ciężki. Ta informacja, że królowa brytyjska nie żyje, tak jak mówiłem, nadeszła kilka minut temu. Połączymy się już za chwilę z naszym brytyjskim korespondentem. Wcześniej połączmy się z Jackiem Stawiskim, dziś dziennikarzem TVN24, ale w przeszłości także dziennikarzem BBC. Jacku, dobry wieczór. Widzimy się, słyszymy. Dobry wieczór, słyszę, widzę.